Rafał, za tobą fajny tydzień, awans na Mistrzostwa Świata, strona bramka, ale wracamy do rzeczywistości. Wiadomo, to był fajny tydzień, przede wszystkim dla polskich kibiców, ale też dla mnie, bo jednak dostałem szansę w reprezentacji po dłuższej przerwie. Na dodatek strzeliłem swojego pierwszego gola, więc dużo pozytywnej energii przywożę z reprezentacji i mam nadzieję, że to się przełoży na dobrą grę w Lechii. Czy jadąc na zgrupowanie po meczu z Zagłębiem, spodziewałeś się tego, że trener Nawałka da Ci szansę występu na boiskach? Na pewno liczyłem, wiadomo, no, procent może nie był zbyt wysoki, ale na pewno liczyłem na występ minutę, może dwie, więc z takim założeniem jechałem na reprezentację. Wiadomo, kto siedział na ławce i to zawodnicy, którzy już występowali w reprezentacji, to były dwa najważniejsze mecze w tych eliminacjach, więc ta szansa na wejście była na pewno dużo, dużo mniejsza, ale liczyłem gdzieś z tyłu głowy, że jednak to nadejdzie i że dostanę szansę. Przed nami mecz w Warszawie. Powiedz, czy te minuty spędzone na boisku w towarzystwie reprezentantów jakoś dodatkowo na Ciebie wpłyną pozytywnie w czasie meczu niedzielnego, czy po prostu odcinasz to grubą kreską i skupiasz się na ekstraklasie? Na pewno to jest co innego. Gra w reprezentacji, gra w klubie, inni zawodnicy, inne ustawienie, inne formacje, więc na pewno to jest co innego. Inaczej się gra. Mam nadzieję, że trener Ołem przygotuje nas na to spotkanie w 100% i pojedziemy tam z myślą o 3 punktach. No właśnie, czeka nas ciężkie spotkanie. Zresztą nie pierwsze w tym sezonie. Wiemy, że Legia nie jest w najlepszej sytuacji w tabeli i wiadomo, co się dzieje w klubie, no ale my też potrzebujemy tych punktów i potrzebujemy tego, żeby piąć się w górę. Na pewno ten miesiąc będzie kluczowy dla nas, bo wiadomo, te różnice punktowe są bardzo małe, jeśli chodzi o tabelę, jeśli chodzi o drużyny, które gonimy, więc te spotkania będą kluczowe i na pewno zdajemy sobie sprawę, że te spotkania mamy z drużynami, które też walczą o europejskie puchary, nawet walczą o mistrzostwo, są głównymi kandydatami, więc te spotkania nie będą łatwe, ale jeżeli chcemy coś osiągnąć, to musimy takie mecze wygrywać i mam nadzieję, że tak się stanie. Właśnie, przed nami mecz z Legią, z Lechem, no i też derby Trójmiasta. Czy takie spotkania, oczywiście nie zapominamy o Koronie, ale czy takie spotkania dodatkowo, czy na pewno nie trzeba Was dodatkowo motywować na takie spotkania, ale lepiej się gra w takie mecze z takimi no, ciężkimi rywalami, czy raczej nie? Ja osobiście lubię grać takie spotkania, bo wiadomo, dużo więcej osób obserwuje te spotkania, ta otoczka spotkania też jest dużo większa i lubię grać pod, jak się mówi, taką presją. Te spotkania są zawsze emocjonujące, ciekawe, każdy chce grać 100%, tak samo jak w pozostałych spotkaniach, ale wiadomo, to są takie mecze, na które się czeka.